Siemanko, z tej strony Rolez, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Na wstępie zostawcie łapeczkę w górę, czytajcie opis pod filmikiem. No i dzisiaj zajmiemy się sprzętem T-Rex. Jest to T-Rex Kit w kolorze Gunmetal. Jeśli chodzi o jego producenta, o kurde, jestem ślepy, Tesla. Tesla zrobiła tego elektryka, także good. No i co? Tak się prezentuje w pudełeczku, więc pierdykniemy sobie fotkę do miniatury, żeby nie było lipy. No i dobra. I teraz tak, pierwsze co zrobimy, tego unboxing, ale jeszcze pokażę wam z tyłu, jak się prezentuje pudełeczko. No i witam w unboxingu. Zrobimy sobie szybki unboxing, co się znajduje w jego zestawie. Także nóż sobie w tym celu otworzę. I cyk, nacinamy folijkę. Folika jest tutaj średniej jakości, ale przynajmniej powinna ładnie zejść. Także, dobra, myk, folika zdjęta. I teraz tak, otwieramy sobie pudełko i w zestawie znajdziemy papierologię, czyli user manual, tak się prezentuje. Aż zajrzymy, żeby specyfikację wam powiedzieć. Mamy tutaj jeszcze instrukcję do AKUSA. Jakiś jeszcze coś wypadło, takie coś. Proszę bardzo, certyfikat, żeby nie było lipy. Bang. No i teraz zaczniemy od speców. Znaczy, no nie zaczniemy w sumie od speców, ale pokażę wam instrukcję, żebyście mogli sobie tutaj zapauzować, ewentualnie to przeczytać. Nie wiem, czy jest po polsku, aż szybciutko przelecę to. Uwaga. Czy jest instrukcja w języku polskim? No, na razie nie widzę. O, jest, gacia. Mamy. Jest ładnie po polsku wszystko wyjaśnione, także jeśli chodzi o jego specyfikacje, możecie sobie zapauzować i przeczytać, i ja tego nie będę robić, tylko podstawowe specyfikacje wam przeczytam. Tutaj mamy zabezpieczenia, o proszę, też możecie sobie cyknąć i zapauzować. Cofnijmy się tutaj, mamy tutaj obsługę krok po kroku. Jest coś jeszcze wcześniej? Nie ma. Dobra, to jeszcze jedną stronę tutaj chyba mamy. Środki ostrożności. A i tutaj już po chińsku, dobra. No to wszystkie w sumie polskie strony wam pokazałem, ale gdzie jest jego główna specyfikacja, jeśli chodzi o pojemność i tym podobne? No powinno być też po polsku, a nie ma tego? Aż dziwne. Czekajcie. Gdzie te polskie było? Blin. Teraz nie znajdę znowu tego polskiego. O panie prezesie, dobra, jest chiński i tutaj od razu był polski. Dobra, mamy zabezpieczenia. No i kurna, po angielsku jest. A, tu jest po polsku, dobra, ślepy jestem, przepraszam. Tutaj mamy specyfikacje. Także GITES, możecie sobie zapauzować, przeczytać. Ja wam tylko podstawy dam. Wymiary mamy 23,3x35,3x125 mm. Wykonany jest ze stopu cynku i stopu ameliniom, czyli aluminium. Bateria mamy tutaj 21700. Waga 100 gramów. Moc to jest od 7 do 95 watów. Czy jest tutaj jeszcze jakiś... O, jest jeszcze pojemność tego tanka, że mamy 6,5 ml lub 2. Także to jest w szynie, jeśli chodzi o specyfikację. Lecimy dalej. O, ale ładny, o skubany. Zobaczcie, jaki ładny on jest. Bez kitu. Leciutki, fajniutki. Tutaj mamy obkręcany baton, możemy go kliknąć, ale też się kręci, jak widzicie. Trochę lipa, że palcuje się, także to jest jedyny minusik, że się palcuje. Tu mamy ekranik, tutaj mamy, co tutaj mamy, to jest regulacja airflow, możemy ją obkręcić teraz w tą stronę. Oj, chyba zamknąłem teraz, nie, otworzyłem, a trzeba jeszcze bardziej, jeszcze mocniej trzeba. Dobra, cyk. Mamy teraz airflow otworzony na maksa. Sobie go otworzyłem, żeby nie było. Dalej w zestawie znajdziemy atomizer z grzałką zamontowaną. Znajdziemy również zapasową grzałkę. No i kabelek do ładowania. Jeśli chodzi o standard, tutaj kabelka do ładowania, mamy tutaj Type-C, czyli USB-C. No i git. Także wszystko już pokazałem elegancko. Czas włożyć akumulator. Ciekawe, czy jest przejściówka do 18650. O, tutaj mamy od spodu jeszcze port. Właśnie USB-C do ładowanka. Żeby to otworzyć, chyba trzeba tu kliknąć ten
Teraz trzeba to kliknąć, czy co z tym trzeba zrobić? Czekajcie, zaraz się zorientujemy. No nie, no kliknąć tego się nie da chyba. Jak to otworzyć? LOL! Nie chcę tego popsuć, kurczę. Jedyne co mi przychodzi do głowy, że trzeba to kliknąć. No nie wiem. Zaraz zerkniemy do instrukcji. Dobra, moi drodzy, ja nie zauważyłem. Nie zauważyłem, że tu jest jeszcze folia. Bez kitu. Także ściągamy folię. Zobaczmy, czy on się palcuje. O, nie palcuje się jednak. Dobra, git. Mój błąd, przepraszam najmocniej. Dobra, mamy przejściówkę. I żeby to otworzyć, wystarczy przesunąć. Ale przez to, że była ta folia, to mi przeszkadzała i nie dało się tego zrobić. Także teraz już się da. I mamy tutaj przejściówkę na akumulator 18650. Całe szczęście, bo nie mam niestety 21700. Także uratowało mi tyłek. No i co, zaraz zalejemy atomizer i lecimy z chmurkami. No i jeszcze jedno, bo pewnie możecie tego nie wiedzieć. Aby otworzyć nasz pod, żeby go zalać, trzeba wcisnąć ustnik, przekręcić i otworzy nam się dziura do zalewania liquidu. Żeby zamknąć, robimy w odwrotnej kolejności, czyli dociskamy i przekręcamy. I gitara. No i dobra, nasza Tesla już zalana. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Zresztą możecie zobaczyć, że prezentuje się naprawdę mega fajnie. I co fajne, ekranik. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Kurde, może ja bardziej przyzumuję, żebyście to mogli złapać lepiej. O, będzie fokusik. Elegancko. No i takie mamy tryby. Jeśli chodzi o pokrętło, to regulujemy sobie tutaj waty, jak widzicie. Fire buttonem raz do trzy wchodzimy w ustawienia. W ustawieniach również poruszamy się pokrętłem. Także jeśli chodzi o te tryby, to ja nie będę tutaj za bardzo się zagłębiał, więc wychodzimy sobie tutaj z tego. Zrobimy tak, 35 watów. No i ja już odzoomuję, żebyście mnie mogli widzieć. No i lecimy z chmurkami, mam nadzieję, że już się namoczyło. Tak, już pachnie ładnie liquidem. No i dobra. Oluju. Mamy tutaj naprawdę świetnie oddany smaczek. Dodatkowo airflow jest fajny, duży. Także naprawdę, jak dla mnie, jest to nowy ulubieniec. Także git. Jak to chmurzy, panie. Mega chmury, zobaczcie. Także dzięki wielkie za oglądanie, łapka w górę mile widziana i do następnych vape vlogów. Siemano!